Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku mamy już 5 odcinek z serii Klockowe Nowości, czyli z serii, w której pokazuję Wam moje zakupy z danego miesiąca. Tym razem będą to wszystkie moje zakupy z listopada. Będzie, od razu Wam mówię, sporo zakupów, ponieważ jak wiecie, ostatni weekend listopada to był Black Friday, też wypadał Cyber Monday potem, więc tych promocji było sporo, a mi udało się upolować naprawdę sporo fajnych przecen i bardzo fajnych zestawików. Zacznijmy sobie na początku od tej paczki. Pochodzi ona z Arto i ją akurat zamówiłem w Black Friday. Są tutaj rzeczy o wartości bodajże 85 zł. Jakoś tak dawałem za to zamówienie. Niestety średnio mi się ta paczka mieści w kadrze, więc przepraszam Was, jeżeli coś słabo będzie widać. Muszę ją tutaj od boku sobie otworzyć i tutaj dosyć ciężko to może pójść, bo jest ona naprawdę dosyć wysoka, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Widzę tutaj wypełniacz jakiś w postaci takich jakby baloników z powietrzem. Jeszcze więcej wypełniacza. Myślę już, że mogę Wam pokazywać zestawy. Pierwszym z nich jest o taki oto zestawik LEGO Unikitty 41454 Laboratorium Doktor Lisiczki. Tak on wygląda. On kosztował mnie 30 zł. Moim zdaniem jest to naprawdę spoko cena jak za taki zestaw. Następnym zestawem jest o taki zestaw LEGO Batman 76116. Ten zestaw już akurat mam, ale jego wziąłem pod jakiś handel czy coś takiego. On również kosztował mnie 30 zł. I jest tutaj jeszcze jeden zestaw. Mam nadzieję, że się do niego jakoś dostanę. O, mam go już tutaj w rękach. I tak on się prezentuje. LEGO Star Wars 75223 Naboo Stryfighter Microfighter. Zestawik kosztował mnie 15 zł, także pomyślałem, czemu by go nie wziąć. Zawsze tutaj fajna minifigurka młodego Anakina. Po tym krótkim cięciu możecie zobaczyć wszystkie zakupy właśnie z tej paczki. Na to wszystko wydałem około 85 zł, ten zestaw kosztował 15, te dwa po 30 i dostawa 10 zł. Myślę, że to naprawdę bardzo dobre okazje. Jeszcze nie wiem, czy te wszystkie zestawy będę odpakowywał, czy może nie pójdą po prostu na sprzedaż. Przejdźmy sobie zatem do następnej paczki. Następna paczuszka znajduje się już przede mną, więc weźmy się za jej opening. Oczywiście zrobimy to klasycznie nożykiem, natniemy sobie tutaj taśmy i otworzymy cały karton. Jeszcze z drugiej strony i paczuszka już powinna być otwarta. Znajduje się tutaj jeden zestawik, który zamówiłem z jednej z grup facebookowych. Jest tutaj instrukcja, więc od razu Wam pokażę, jaki to jest zestaw. Jest to zestaw LEGO DC Comics Super Heroes 76056. Dwie instrukcje znajdują się w tym zestawie oraz cała jego oczywiście zawartość. Tutaj jest jeden worek z klockami, a tutaj się znajdują minifigurki. Także, jak możecie zauważyć, pakowanie na grupach facebookowych u niektórych sprzedawców jest naprawdę bardzo dobre. Naprawdę figurki są świetnie zapakowane. Do klocków nie mam zarzutów. Instrukcje nie są pogięte. Także naprawdę wszystko jest bardzo ładnie zapakowane. Za cały zestaw zapłaciłem 135 zł. Niestety jest to używany zestaw. Nowy najtaniej znalazłem gdzieś za 230, także uznałem, że nie ma sensu dopłacać, więc skusiłem się po prostu na zestaw w formie używanej. Myślę, że to i tak dobry zakup, zestaw mi się bardzo podoba, w szczególności tutaj minifigurka Ra's al Ghula. A więc przejdźmy sobie do kolejnej paczki. Kolejna już paczuszka w tym odcinku jest przede mną, również ona pochodzi z Alto, ją akurat zamówiłem, kiedy był Cyber Monday. Otwórzmy ją sobie również tutaj na wizji. Są tutaj dwa zestawiki i za całość z dostawą zapłaciłem 75 zł. Jak Wam je już pokażę, to sami będziecie mogli ocenić, czy było warto, bo moim zdaniem jak najbardziej.
Pierwszym zestawikiem jest tutaj LEGO Overwatch 75970. Zestaw się nazywa Tracer vs Widowmaker. To jest bodajże po prostu smuga versus trupia wdowa, czy jakoś tak. Zestawik kosztował 24 zł. No powiem wam, że naprawdę dobra okazja, a ja chciałem go mieć w swojej kolekcji. Drugi zestawik, również z serii Overwatch, tym razem 75971, Hanzo vs Genji. Zestaw kosztował 42 czy tam 43 zł. No moim zdaniem też naprawdę dobra promocja, dobra okazja. Zestawy na pewno ciekawe, jak za te około 75 zł, moim zdaniem było je naprawdę warto kupić. Możecie mi w komentarzach napisać, czy wy posiadacie coś z serii LEGO Overwatch w swojej kolekcji. A my przejdźmy sobie do następnych zakupów. Jeszcze przed tym całym Black Weekiem udało mi się na Alto upolować ten wielki zestaw. Kosztował mnie on 189 zł, czyli jak na taki wielki set, no powiem wam, że całkiem niedużo. On mi się bardzo podoba, chciałem go mieć w swojej kolekcji, tym bardziej za taką cenę. Sami sobie zobaczcie. Takie są tu minifigurki, a pudełko z tyłu prezentuje się właśnie tak. No, zestaw jest naprawdę sporych rozmiarów, dosyć ciężko mi go tutaj pokazać. Naprawdę chyba nie ma co więcej mówić o tym zestawie, bo to pewnie wam powiem w jego recenzji. A my przejdźmy sobie do dalszych zakupów. Jak może niektórzy z was wiedzą, w Biedronce przez pewien okres była bardzo przyjemna promocja. Jeżeli kupiliśmy minimum 3 zabawki i tam różne jeszcze inne rzeczy, oczywiście mi tam najbardziej chodzi o zabawki, to dostawaliśmy 50% zwrotu z tego na taki voucher, który możemy wydać ponownie w Biedronce. Mi się to akurat dobrze przydało, ponieważ ja sobie wydałem te pieniądze na zabawki, a ten voucher wykorzystają sobie moi rodzice, jeżeli chodzi o zakupy na święta. A co kupiłem dzięki tej promocji? Pierwszy zestawik jest to LEGO Star Wars 72236 Duel on Starkiller Base. On kosztował normalnie 70 zł w Biedronce, ale dzięki tej promocji, no można by powiedzieć 35. Następnym zestawem, który zakupiłem dzięki tej promocji, jest LEGO Hidden Sight 70419. Jest to bodajże wrak łodzi rybackiej. Naprawdę dosyć ciekawy zestawik. Normalnie kosztował 100 zł, a ja za niego zapłaciłem, można by powiedzieć, te 50 zł. Czyli na razie dwa takie zestawiki. Zakupiłem jeszcze jeden ostatni zestaw dzięki tej promocji, mianowicie LEGO Marvel Avengers 76124 War Machine Buster. Ten zestawik akurat pójdzie na sprzedaż, ponieważ ja go już posiadam w swojej kolekcji, a pomyślałem, że szkoda nie korzystać z tej promocji, jak ten zestawik spokojnie sobie sprzedam za jakąś stówkę czy coś takiego, więc za te dwa zestawy można by powiedzieć wyjdzie mnie 50 zł. Ten zestaw po tej promocji kosztował mnie 65 zł. Oczywiście każdy mógł ten bon rozporządzić inaczej. Mi się udało dogadać z rodzicami tak, że po prostu oni go sobie wydadzą na zakupy świąteczne, więc ja tak naprawdę za te wszystkie zestawy, które teraz widzicie przed ekranem, zapłaciłem 150 zł, co jest moim zdaniem bardzo dobrą okazją. To już koniec zakupów w tym odcinku, więc przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę wam na początku powiedzieć, że naprawdę dosyć ciężko mi było tutaj upchnąć te wszystkie zestawy, żeby jako tako było je w tym kadrze widać. Co następnie chciałbym zaznaczyć, że naprawdę nieźle się obłowiłem w tym miesiącu, ponieważ zakupiłem w sumie 10 zestawów. 9 nowych oraz jeden używany, którego akurat tutaj nie widzicie. Następną rzeczą, którą chciałbym zaznaczyć, jest to, że większość w sumie z tych zestawów też pójdzie na sprzedaż, ponieważ na pewno ten oraz ten, raczej myślę, że wszystkie z nich pójdą na sprzedaż, więc też trochę tych pieniędzy, które wydałem, uda mi się odzyskać. A zestawy w sumie naprawdę były kupowane po okazyjnych cenach. Napiszcie mi w komentarzu, co w sumie wy
zakupiliście przez cały ten okres Black Week. Możecie też napisać, co dostaliście na Mikołaja. Ja wam wspomnę, że w sumie nie dostałem Lego, ponieważ dostałem akurat paletkę do ping-ponga. Co ostatnio w sumie sobie zakupiliście? Chętnie poczytam wasze komentarze. Możecie też pisać w komentarzach, co byście na początku chcieli tutaj, żebym zrecenzował. A jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!